Kulisy odblokowania żeglugi w kanale sueskim okazały się bardzo zaskakujące. Mianowicie, w operacji pomógł tak zwany superksiężyc. Duże zbliżenie naszego ziemskiego satelity napędziło bowiem falę pływową o wysokości prawie pół metra powyżej normy, co ułatwiło ponowne poruszenie kontenerowca Ever Given, który skutecznie zablokował kanał Suezki. W ciągu roku występuje od 12 do 13 pełni księżyca, ale tylko 6 do 8 z nich jest w stanie wywołać tak olbrzymią falę pływową. Taki obrót zdarzeń jest o tyle niezwykły, że był to pierwszy superksiężyc w tym roku. Naturalnie nie powinniśmy wykluczać, że te wysokie fale pływowe były częścią strategii uwolnienia z mielizny tego masywnego statku. Jeszcze w sobotę Biuro Kanału Sueskiego poinformowało, że przypływ, który się rozpoczął, pomógł zepchnąć kontenerowiec i zwiększa szanse na powrót do normalnych operacji dla tego kluczowego toru wodnego. W poniedziałek kontenerowiec Ever Given o wyporności 220 tysięcy ton i długości 400 metrów, należący do japońskiej firmy Shohei Kisen, który 23 marca zablokował jednotorową południową część kanału Sueskiego, został wreszcie usunięty z mielizny. W rezultacie około 400 statków czekających w kolejce do przejścia wreszcie mogło ruszyć w drogę. Przez te wszystkie dni nieudanych prób odholowania statku wykorzystywano od 5 do 17 holowników. A następnie w rejonie dziobu prowadzono pracę z wykorzystaniem koparki poszerzającej nadbrzeże. Oczywiście rozładowanie wielkich korków po obydwu zakończeniach kanału potrwa jeszcze wiele tygodni, a skutki tej dziwnej blokady odczujemy na skutek nieuchronnego czasowego ograniczenia dostaw towarów transportowanych z Azji.